Ja mam ten przywilej jako szef regionu powitać i cieszyć się z tego, że dzisiaj na tydzień przed wyborami tutaj możemy zrobić spotkanie, które dzisiaj poświęciliśmy w sposób szczególnie ochronie zdrowia. To Białe Miasteczko, Biała Niedziela, Platformy Obywatelskiej. W finiszu walczymy o jak najlepszy wynik, bo to nie jest wynik dla Platformy, tylko dla Polski. To jest wynik nie na niedzielę przyszłą, ale na 4 lata i wszystkich musimy przekonywać, żeby poszli do wyboru i głosowali na Platformę Obywatelską. A dziękujemy i tu brawa. Pan premier dobrze o tym wie, że ten rząd podjął decyzję o dodatkowych w przyszłym roku środkach na Narodowy Fundusz Zdrowia w Małopolsce. To 430 milionów złotych. I to szansa na to, aby konkretnie skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. Takie zadanie sobie stawiamy, panie premierze. Dziękuję bardzo. Drogi Jirku, drodzy przyjaciele, to nie jest przypadek, rzecz jasna, że w finale tej kampanii jestem w Krakowie. Od wielu, wielu dni przemierzam Polskę, od północy na południe, od wschodu na zachód, odwiedzając przede wszystkim te miejsca, tych ludzi, te środowiska, które mają czasami prawo poczuć się opuszczonymi, czym gorszej sytuacji. Dlatego częściej jestem w czasie tego objazdu po Polsce na koniec pierwszej kadencji naszego rządu w małych miastach, w polskich wioskach, ale jest kilka takich miejsc w Polsce, które trzeba bezwzględnie odwiedzić w takich przełomowych momentach. Wybory do parlamentu to kolejny przełomowy moment w naszej historii. I tu w Krakowie, w najdumniejszym z polskich miast, chcę bardzo mocno podkreślić. Dlatego te wybory, nawet jeśli nie wszyscy kandydaci to rozumieją, to są wybory o bezpieczne następne 4 lata w świecie, który wcale nie jest bezpieczny. Ja chcę powiedzieć przekonaniem i determinacją, bo Platforma Obywatelska daje gwarancję takiego stabilnego, odpowiedzialnego rządzenia. Tak jak przez te 4 lata uchroniliśmy Polskę, tak przez następne 4 lata to my dajemy gwarancję, że będą podejmowane decyzje chroniące Polaków. U nas przez 4 lata nie trzeba było, tak jak w wielu krajach, i to bogatszych, obcinać emerytur, obcinać pensji w budżetówce. Uniknęliśmy masowych zwolnień, bankructwa wielu firm.
tą tarczą przed kryzysem. Nie dajmy zabrać sobie tej wiary we własne siły. Nie dajmy zabrać sobie wiary w to, że Polska może być naprawdę jednym z liderów w Europie. Nie wybierajmy tych, dla których narzekanie jest główną filozofią. Niewiara jest podstawą działania, a odwet główną motywacją. Te wybory to także festiwal obietnic, które sięgają nawet dziesiątek czy setek miliardów złotych. Ja 4 lata temu też myślałem, że można w Polsce więcej osiągnąć. Nie przewidziałem, tak jak nikt na świecie, nie przewidziałem kryzysu, ale pamiętam, że 4 lata temu być może powiedziałem za wiele, bo powinienem przewidywać takie sytuacje, jakie później miały miejsce w Polsce i na świecie. Można się przebadać, jeszcze konsultacje. To wszystko dla Was od Małopolskiej Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.